jedna, prawda? Drodzy Państwo, przed chwilą nastąpiło takie uroczyste otwarcie tej drogi, przecięcie symbolicznej wstęgi. Droga, która wymagała remontu od wielu lat. Dzięki radnym Rady Powiatu Tomaszowskiego, panu Grzegorzowi Gmasińskiemu i panu Leonowi Karwatowi, którzy wnioskowali do budżetu powiatu na rok 2021, żeby to właśnie zadanie znalazło się wśród tych bardzo ważnych, istotnych inwestycji realizowanych przez powiat tomaszowski. Po pozytywnej opinii członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Rady Powiatu Tomaszowskiego możemy dzisiaj tutaj, no można powiedzieć, świętować to bardzo ważne, istotne wydarzenie, szczególnie dla lokalnej społeczności, społeczności gminy Rzeczyca. W tym przypadku mówimy o miejscowości Rożkowa Wola. Proszę Państwa, powiat tomaszowski jest dużym powiatem. Tych zadań, które wiążą się z drogami, jest bardzo dużo, ale bardzo się cieszę i myślę, że tutaj sami mieszkańcy gminy też powiedzą, jak to jest dla nich ważne, że tą inwestycję udało się zrealizować. To inwestycja, która jest realizowana tylko wyłącznie ze środków powiatu tomaszowskiego, z budżetu powiatu tomaszowskiego. Kwota ponad 1 000 000 zł. Kilometr drogi, pięknej, wspaniałej drogi, która jest jednym z elementów tych remontów, tej modernizacji, którą rozpoczęliśmy tutaj na terenie gminy Rzeczyca. Serdecznie gratuluję miejscowej społeczności, gratuluję tutaj panom radnym powiatowym, gratuluję również radnym gminnym. To jest, proszę Państwa, ważne, istotne wydarzenie. Patrząc na te zadania i na zakres różnego rodzaju inwestycji, które były zawarte w budżecie powiatu tomaszowskiego właśnie na ten rok 2021. Sprawa bezpieczeństwa jest sprawą priorytetową dla Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, jak i również dla radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego. Stąd dedykujemy kolejne środki finansowe właśnie tutaj, również w tym miejscu, po to, żeby to bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu było na jak najwyższym poziomie. Proszę Państwa, to co jest ważne, to co jest istotne, Zarząd Powiatu stara się w sposób zrównoważony widzieć wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Nie tylko miasto Tomaszów Mazowiecki, nie również te gminy, które okalają stolicę powiatu, ale również tutaj gminę Rzeczyca. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję miejscowej społeczności, że to zadanie udało się zrealizować i bardzo dziękuję wnioskodawcom, którzy w sposób znaczący, istotny zabiegali właśnie o tą inwestycję. Proszę Państwa, teraz zapraszam do zabrania głosu przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, pana radnego Rady Powiatu, pana Grzegorza Gmasińskiego. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu chciałbym podkreślić, że oddajemy dzisiaj do użytku zrealizowaną już kolejną inwestycję powiatową na terenie gminy Rzeczyca. Droga ta jest niezwykle ważna dla mieszkańców, dlatego że stanowi bardzo istotny szlak komunikacyjny, łącząc powiat tomaszowski z powiatem grójeckim oraz województwo łódzkie z województwem mazowieckim. Szanowni Państwo, 3 lata temu podczas kampanii wyborczej mówiliśmy wraz z obecnymi tutaj panem Markiem Kubiakiem, obecnym członkiem Zarządu Powiatu, i panem Leszkiem Ogórkiem, obecnym wicestarostą powiatu tomaszowskiego, że można realizować większą liczbę inwestycji powiatowych na terenie całego powiatu tomaszowskiego. Że można realizować większą liczbę inwestycji powiatowych na terenie gminy Rzeczyca. Dziś sami Państwo widzicie, że my dotrzymujemy słowa. W poprzednich latach na terenie gminy Rzeczyca inwestycji powiatowych realizowanych było niewiele. Cieszę się, że za naszej kadencji udało się to zmienić, a mi, przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, udało się ten trend odwrócić.
Szanowni Państwo, praca radnego to przede wszystkim praca dla ludzi. To praca nastawiona na działania, które przekładają się na pozyskiwanie inwestycji, które poprawiają komfort życia mieszkańców. Dzisiaj warto podkreślić, że inwestycji tej nie byłoby, gdyby nie wsparcie całej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, na której to wniosek inwestycja ta została wprowadzona do budżetu powiatu tomaszowskiego. Dlatego, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, całej Radzie Powiatu, całemu zarządowi powiatu, oczywiście na czele z panem starostą Mariuszem Węgrzynowskim. W sposób szczególny dziękuję panu wicestaroście Leszkowi Ogórkowi, panu Markowi Kubiakowi, członkowi zarządu, panu Michałowi Czachowiczowi, panu Leonowi Karwatowi, którzy ci panowie wraz ze mną włożyli ogrom starań, by ta realizacja ostatecznie została zrealizowana w 2021 roku. Dziś warto też powiedzieć, że za realizacją tej inwestycji zabiegali pan radny Jacek Sobczak, radny Rady Gminy, pan radny Rady Gminy Janusz Baran, pani sołtys Rożkowej Woli, pani Jadwiga Anteczek, pani sołtys Brzega, pani Agnieszka Oszczęda, wieloletni działacz społeczny, mieszkaniec Rożkowej Woli, pan Józef Dziuba. Dzisiejsza inwestycja to nasz wspólny sukces. Sukces osiągnięty dzięki bardzo dobrej współpracy. Współpracy radnych powiatowych z radnymi gminy, z gminnymi, z sołtysami, współpracy z zarządem powiatu. Dziś, szanowni państwo, widzimy, że dzięki takiej współpracy jesteśmy zrobić w stanie dla mieszkańców bardzo dużo. Widzimy, że współpraca i zgoda buduje. Dajemy przykład innym i zachęcamy ich do współpracy. Na zakończenie, szanowni państwo, chciałbym też podkreślić, że przed nami jeszcze wiele inwestycji i wspólnie możemy je zrealizować. Ja tylko chciałbym podkreślić, że na rok 2022 zaplanowaliśmy w budżecie powiatu kolejne inwestycje, między innymi inwestycję dotyczącą przebudowy następnego odcinka tej drogi, inwestycje pod tytułem przebudowa drogi pomiędzy miejscowością Sadykierz a miejscowością Brzozów, budowa utwardzonego pobocza w Luboczy. Tutaj patrzę na pana radnego i widzę, że pan radny, pan Janusz Baran jest szczęśliwy, ja też jestem bardzo szczęśliwy. Budowa drugiego etapu utwardzonego pobocza w Rzeczycy na ulicy Zielonej. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pomiędzy miejscowością Sadykierz a miejscowością Bartoszówka. Także, szanowni państwo, pani dyrektor, o której, przepraszam, zapomniałem podziękować, a pani dyrektor włożyła ogrom w pracy zawsze w realizację tych inwestycji. Dużo pracy przed nami. Ja ze swojej strony obiecuję, że tak samo jak w 2021, tak również w 2022 będę skutecznie działał dla dobra mieszkańców całego powiatu tomaszowskiego, dla dobra mieszkańców Rzeczycy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Glimasińskiemu, a teraz zapraszam do zabrania głosu przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radnego Rady Powiatu, pana Leona Karwata. Witam serdecznie wszystkich państwa. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Rożkowa Wola podczas uroczystego otwarcia drogi powiatowej. Dzisiejszy dzień to piękna sceneria, ponieważ opatrzność zadecydowała, że posypało się białego puchu i przykrywa troszeczkę jezdnię.
Z tego miejsca chciałbym podziękować dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, pani Elżbiecie Rudzkiej, że czuwa, myślę, że nie tylko nad tą drogą i nie tylko dzisiaj, a państwo widzicie, że jezdnia jest w należyty sposób zabezpieczona, przygotowana, posypana piaskiem, solą, także przejeżdżają auta i myślę, że będzie służyć, aby użytkownicy, którzy będą korzystać z tej drogi, w sposób bezpieczny z niej będą korzystać. Moi przedmówcy, zarówno starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mariusz Węgrzynowski, jak również przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego, pan Grzegorz Glimasiński, tyle pięknych słów już tutaj wypowiedzieli co do tej inwestycji, kto o nią zabiegał, kto wspierał. Ja chciałbym podziękować panu Grzegorzowi za dobrą współpracę, ponieważ razem jesteśmy również w Komisji Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego. Wnioskujemy o pewne rzeczy i za pośrednictwem tutaj pana Grzegorza chciałbym uchylić czoła dla całego zarządu na czele z panem starostą, którzy jak gdyby przypieczętowali tą inwestycję. A z tego miejsca również dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom radnym, bo to przecież od Rady Powiatu decyzja, kiedy się głosuje uchwały na Radzie i one wtedy są wiążące. Korzystając z tego, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wszystkim mieszkańcom powiatu tomaszowskiego i gminy Rzeczyca i tej miejscowości Różkowola życzę spokojnych, radosnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Leonowi Korwatowi, a teraz proszę o zabranie głosu panią Sołtys. Bardzo proszę. Witam serdecznie i dziękuję całemu Zarządowi Dróg Powiatowych za zrealizowanie tej inwestycji, radnym powiatowym. No, dziękujemy za tak długo wyczekiwaną inwestycję i chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej po prostu zrobić. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pani Sołtys i zapraszamy do zabrania głosu radnego Rady Gminy. Proszę bardzo. Chciałem podziękować całemu zarządowi Tomasza Mazowieckiemu, panu staroście i wszystkim tu obecnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Zapraszam teraz do zabrania głosu członka zarządu powiatu tomaszowskiego, pana Marka Kubiaka. Dzień dobry. Szanowni państwo, każda inwestycja drogowa w powiecie to nasza radość, ale widać tę radość również wśród mieszkańców, bo oni jak więcej skorzystają z tej drogi. Szanowny Grzegorzu, przewodniczący, bardzo ci gratuluję, jak również Leonowi gratuluję, bo to wy bardzo mocno zabiegaliście o inwestycje drogowe w gminie Rzeczyca i gdyby nie wasz upór, wasze mocne zaangażowanie, to można powiedzieć, że nie zawsze uda się wszystkie inwestycje zrealizować. Tego wam gratuluję, tej inwestycji. Panie starosto, gratuluję tej inwestycji również, bo to również cały zarząd i wszyscy radni podnieśli rękę, aby te inwestycje zostały zrealizowane w gminie Rzeczyca. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu Markowi Kubiakowi i proszę państwa, zapraszam jeszcze do zabrania głosu wicestarostę tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Jest to drugi etap przebudowy tej drogi, to jest drogi 4030, droga powiatowa miejscowości Rożkowa Wola. Proszę państwa, ta droga została przebudowana metodą MCE, to jest metoda przyjazna środowisku.
ta droga została przebudowana na całej szerokości poprzecznej, jak i zostały wybudowane zjazdy, przepusty, a także została przebudowana zatoka autobusowa. Z tego miejsca dziękuję bardzo również pani Eli Łojszczyk, bo tutaj zostało wymienione jeszcze naszą pani przewodniczącą. Też przyczyniła się właśnie do tego powstania, do tej inwestycji, też głosowała, także bardzo serdecznie dziękuję. Jak również dziękuję wykonawcy, a także też pani dyrektor, na ręce pani dyrektor składam podziękowania dla całego Zarządu Dróg Powiatowych. I cieszę się bardzo, że możemy realizować te inwestycje, które zachodzą, inwestycje do realizacji właśnie na tak odległym tutaj krańcu naszego powiatu tomaszowskiego, bo to jest właśnie, jak to zostało powiedziane, na pograniczu województw, dwóch województw, z mazowieckiego i łódzkiego. Także dziękuję bardzo za wykonanie tej inwestycji. Przypomnę jeszcze, że ta inwestycja została zrealizowana przez firmę Kami z Włoszczowej. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie. I pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękuję wicestaroście tomaszowskiemu, panu Leszkowi Ogórkowi. Dziękuję bardzo naszym mediom za przybycie na tą uroczystość. Proszę państwa, to nie koniec dobrych informacji dla gminy Rzeczyca. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie do miejscowości Bartoszówka, gdzie również będziemy chcieli pokazać zmodernizowany fragment drogi, jaki udało się rzeczywiście zrealizować w tym roku 2021. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj przybyli, żeby chociażby w taki sposób razem wspólnie świętować to, co proszę państwa jest dobre, to, co buduje te więzi społeczne, jak już zostało powiedziane, ale przede wszystkim przyczynia się do bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy poruszają się tą drogą. Dziękuję bardzo.